Mówi się raz na tysiąc lat, czyli to jest raz na tysiąc lat, ale zawsze może być większe. I to może być w następnym roku ta tysiącletnia powódź. Więc my y, nie wiemy, kiedy ta tysiącletnia powódź będzie miała miejsce. Może za rok, może za dwa, może nigdy. Może ta powódź, która już była, będzie powodzią tysiąclecia. Więc określanie powodzi z 97 roku jako powódź ty, no, ty, tysiąclecia jest też ty, moim zdaniem nieuprawnione. To jest powódź tysiąclecia, ale chyba medialnego tysiąclecia, kiedy już była telewizja.